stanowisku burmistrza Sandomierza zaproponowaliby, część druga spotkania trzech kandydatów na burmistrza w Sandomierzu. Mniej zamożnych. Dzisiaj 7 piątek jako pierwszy. Listopada 2014 roku. Skorzystania i starych debata w Radiu Kielc. W zależności, jak mówi sobie, turysta wybiera. Natomiast faktem jest, że jest to drogo. Nie będę ukrywał, bo sam widzę, jakie są ceny. Dodałabym do tego ceny z lokala gastronomicznego. Też odpowiadam od razu, bo sam chodzę i mówię, panowie, proszę państwa, tak nie może być. Miasto włożyło, ja włożę serce, pełną energię po to, aby turyści przybyli do Sandomierza, bo kiedyś ich nie było, dzisiaj są. Ale jeżeli wy nie zadbacie o nich, popularnie przez żołądek do serca, to niestety można to wszystko kiedyś stracić i hotele będą stały puste. Musi się ktoś obudzić, ten przedsiębiorca. Podatki są jednakowe dla wszystkich, nie są to zbyt wygórowane podatki. Płacą tak jak w każdym mieście, natomiast powinni poczuć problem, że mają wszystko dzisiaj. Dzisiaj dalej jest pęd na budowanie hoteli i wszystkie hotele mają miejsca, zajęte, zarezerwowane. Także może... Niezupełnie. ...mobilizuje do wyjścia naprzeciw, do obniżki troszeczkę ceny, bo ja wyznaję taką zasadę, że lepiej więcej, ale taniej. I wtedy do mnie ludzie przyjeżdżają. No, wiem, że obiad przy taki, kto powinien kosztować no, 20 zł, a nie 50. Także no, powiedzmy sobie szczerze, ja w niektórych miastach tak zauważam, że są takie możliwości. Chociaż namawiałem mnie tutaj, proszę zdobyć, wyjść z kuchnią, żeby koszty obniżyć. W namiocie przywożą tobie, gotują gdzieś, załóżmy, kotlet schabowy, kapusta zasmażana, ziemniaki. Piękne, słynne polskie danie. Nie wymyślaj, człowieku. Złotych wyliczyli, może to być, do tego zupka w Berlisie. Co szatan, jak pan by rozwiązał ten problem? Proszę państwa, w Sandomierzu buduje się ekskluzywne hotele, bardzo dobrze. One służą zmianom, służą ludziom, których stać na przyjazd do Sandomierza. Ja upatruję szansę Sandomierza w rozwoju turystyki grupowej, w rozwoju turystyki młodzieżowej, w rozwoju turystyki zorganizowanej. Więc aby taka opcja mogła funkcjonować w mieście, należy udostępnić inwestorom tereny, które zbudują w jakiś sposób, nie ekskluzywne, nie ekstrawaganckie, przepraszam czasami za wrażenie, obiekty i będzie młodzież mogła się spokojnie skwaterować i bezpiecznie zwiedzić miasto. Sandomierz musi być miastem, które zatrzyma turystę na dłużej. To nie jest kwestia przyjazdu na jeden dzień, zjedzenia obiadu na rynku, zapłacenia spore sumy. Sandomierz musi przyciągnąć turystę, tego, który troszkę mniej pieniędzy posiada. I on tu musi się poczuć należycie, właściwie doceniony, bo jak powiedziałem, jest obszar eleganckich hoteli, w pięknych lokalizacjach, ale jest potrzebny obszar tej takiej zbiorowej turystyki, młodzież szkolna, przecież to jest gdzieś na start historii. Młodzież przyjeżdża, wchodzi na rynek i wychodzi. To jest cała filozofia, prawda, pobytu młodzieży w Sandomierzu. Trzeba ją otrzymać, dzień, dwa. Trzeba tę ofertę złożyć bardzo konkretną i tutaj są tereny, które można po to przeznaczyć i ja uważam, że w tą stronę powinna się rozwijać sprawa turystyki w Sandomierzu. Ekskluzywne hotele są i one są bardzo dobrze. Potrzeba dać Sandomierz młodym ludziom, trzeba im pozwolić tutaj przyjechać, zostać, tani nocleg. To sobie można wyobrazić bardzo, bardzo różnie. Tutaj również PTTEK oferuje bardzo fajny obiekcik tam w okolicach Zawichojskiej. No niestety te konflikty, które się tutaj w mieście urodziły wokół pewnych sytuacji, no blokują takie mechanizmy i takie działania. Dziękuję bardzo. Teraz Marek Brąkowski. Szanowni państwo, kolejny rok, gdzie w Sandomierzu mamy coraz mniejszą ilość turystów. Kolejny rok, to już jest trzeci rok z rzędu, gdzie ilość turystów do Sandomierza spada. Wczoraj było podsumowanie roku turystycznego
i te dane są naprawdę zastraszające. Co dalej? Wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby nie, tak jak powiedział Pan, małymi łyżeczkami. Otóż ja widzę wręcz odwrotnie. Zaczyna się dużymi łyżkami. Należy obniżyć, próbować obniżać koszty funkcjonowania tych przedsiębiorców. Poprzez właśnie te ulgi, jak które wspominałem, poprzez obniżenie cen wody, energii elektrycznej, ścieków, to wszystko należy jak najszybciej wdrożyć, bo lada chwila będzie tak, że wrócimy do ilości turystów sprzed 10 czy przed 20 lat. Należy wyjść naprzeciw, stworzyć lepsze warunki, dać szansę zatrudniania nowych osób, nowych ludzi, nowych pracowników. Nie może być tak, że co roku, gdyby Państwa teraz ten okres, rok wyborczy, co roku podwyższamy na starym mieście nie tylko czynsz za lokale komunalne. Właśnie małymi łyżkami. Nie wylewać dziecka z kąpielą. Należy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorstwom, który jest. Substancja hotelowa, gastronomiczna, w moim odczuciu na potrzeby Sandomierza jest w miarę wystarczająca. Trzeba tylko im pomóc, żeby obsłużyła ta substancja, ci ludzie obsłużyli taniej, lepiej, dobrze. Spokojniej, coś jakościowo. Nie tak agresywnie. Dziękuję bardzo. No bo temat mam jeszcze taki. Czas na kolejną rundę pytań między nami. Przypomnijmy 30 sekund na zadanie pytania. Półtorej minuty na odpowiedź przed skazanego kontrkandydata Jerzy Borowski jako pierwszy. Zapytam pana Krzysztofa Szatana, bo pan twierdzi, że pan przychodzący, mimo posiadający doświadczenia, będzie, chce zarządzać miastem. A jakie pan ma osiągnięcia zawodowe tam w swoim zakładzie pracy? Czym pan zarządza? Jakim potencjałem ludzkim? Bo ja, jak przychodziłem do samorządu, to zarządzałem wydziałem produkcyjnym, który miał 350 ludzi w Hucie Stalowej. Także ja posiadam odpowiednie doświadczenie, wiedzę, kompetencje. A pan? Krzysztof Szatan. Proszę pana, pan również rządzał w innych obszarach i to wszyscy wiedzą. Nowa Słupia, wie pan, Kielce. Tam też są różne doświadczenia i ja powiem tak na to pańskie pytanie, że doświadczenia w zarządzaniu ludźmi to nie jest kwestia, jaką się ilością ludzi zarządza. To jest kwestia standardów, jakie się posiada do ich zarządzania, przygotowania. Ja jako inżynier, który pracuje w zakładzie 30 lat w firmie zagranicznej, przyjąłem pewne standardy rozwiązań, wie pan. We współpracy z ludźmi. To jest otwartość, to jest budowa zespołu. Ja nie jestem najmądrzejszy wśród pracowników. Moja mądrość to jest mądrość zespołu. Pan o tym zapomina, pracując w urzędzie miasta, jako burmistrz. Pan po prostu narzuca standardy, które są historyczne już. Trzeba się otwierać na świat, trzeba budować pewne programy, które ludzie przyjmą. Standardy, proszę pana, są wyznacznikiem rozwoju. Nie cofajmy się do tyłu, nie blokujmy ludzkich inwencji, nie blokujmy przedsięwzięć, które ludzie mogą podjąć, tylko dlatego, że są być może nie z mojej bajki, czy też nie z mojego tematu. Ja jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi i tą współpracę bardzo szeroko prowadzę. To nie jest mówi tak, pan że Krzysztof Szatan moje przygotowanie spisu jest niewystarczające. Ja powiadam, kandydat chcąc zarządzać takim miastem jak Sandomierz, trzeba po prostu być człowiekiem otwartym na wiele, wiele środowisk, na wiele stowarzyszeń. Szatan zostaje przy głosie, proszę zadać swoje pytanie kontrkandydatowi. Jednym. Do pana Borowskiego. Proszę pana, doświadczony i skuteczny. No, doświadczony to przed chwilą myśmy zdementowali. Skuteczny, proszę pana, dług miasta to jest w tej chwili 50 milionów złotych. I proszę pana, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych to jest jakby rzecz, która obrazuje rzeczywistość sądową. Jakie pytanie? Gdyby pan wymienił kwotę, którą miasto do tych 50 milionów dołożyło. Proszę pana, to są pomówienia. Pan nie ma zielonego pojęcia o funkcjonowaniu miasta. No i tak nie wolno mówić. Miasto posiada 38 milionów długów, ale trzeba pamiętać, że wykonaliśmy inwestycji w minionej tylko kadencji
za prawie 100 milionów złotych. Prawie 7. Możecie się uśmiechać, proszę, są na to dokumenty. Za prawie 100 milionów złotych zostały wykonane inwestycje. Miasto pozyskało prawie 70 milionów złotych. Miasto dołożyło do tych inwestycji 30. Także proszę panów, tak wygląda realność. A teraz ten dług, gdyby to liczył procentowo, to jest rząd 40%. Także miasto ma możliwość pozyskiwania jeszcze dodatkowych pieniędzy. I proszę pamiętać, że rok 2014-2020 to są ciężkie lata. Trzeba umieć pozyskiwać fundusze. Ja nie wymieniam wszystkich funduszy, jakie pozyskałem. Niech pan popatrzy na miasto, jak miasto wygląda. Co zbudowałem? Oczyszczalnię ścieków, proszę pana, halę sportową, stadion, wszystkie boiska są przyszkolne, nowoczesne. Proszę pana, miasto zmieniło wygląd, piszczele, bulwar nad Wisłą, wszyscy przyjeżdżają do miasta i się cieszą, tylko pan jest niezadowolony. Czas na odpowiedź się skończyła. Teraz pan w innych obszarach miasta, panie Krzysztofie, idę z ludźmi, teraz pracuję, Marek Bronkowski ma możliwość zadania swojego pytania. Tak, ta odpowiedź to dotyczy tak naprawdę kadencji też, nie tej ostatniej, ale kadencji, która była wcześniej. Ja do pana burmistrza. W dniu wczorajszym rząd podpisał kontrakt dla województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ważnym kierunkiem wsparcia jest sektor transportu, na sfinansowanie którego trafiło ponad 600 milionów złotych. Nie ma w nim żadnej inwestycji drogowej Sandomierza, na przykład Lwowska Bis czy most. Była most na Wiśle. Dlaczego nie zabiegał pan o korzystniejsze zapisy w regionalnym programie operacyjnym? Jakie podjął pan działania, by to zmienić? Ile razy w Kielcach? Czy nie uważa pan, że lepsze relacje z Urzędem Marszałkowskim nie pozwoliłyby... Pytanie, proszę dokończyć pytanie. Nie pozwoliłyby umieścić większej ilości tych inwestycji? To pytanie jakie jest? No nie, bo takie długie... Brak pańskich działań, że Lwowska BIS była zapisana w RPO, żeby również most był zapisany w RPO. Nie ma tego na 2014-2020. W ogóle nie starał się o to, żeby zapis tu takiego... Panie Bankowski, już pan odpowiadam. Jakby pan miał troszeczkę wiedzy, to by pan wiedział, że RPO realizuje zadania wojewódzkie. Natomiast ta inwestycja to jest inwestycją krajową, zależną od środków centralnych. I jeżeli mowa o Lwowskiej BIS, o S74A, to nie można mówić, że ona jest wykreślona. Ona nie jest wykreślona. Ważne, że nie jest wykreślona. Ona niebawem będzie realizowana, z tego co wiem. Przełożona ad calendas graecas. Tej inwestycji nie ma, mimo że są też inwestycje o charakterze krajowym, takie jak droga trzecia. I nie można mówić, że nie zabiegałem o to, bo choćby przykładem jest most. Przecież tereny są wszystkie wykupione. Jest organizacja ruchu. Ważne, że rząd nie wykreślił tej inwestycji z tego właśnie z programu. Także wszystko jest możliwe do zrealizowania. Ono może być realizowane niebawem, ponieważ rozmawiałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Wszystko może się zdarzyć w przyszłym roku. Także nie zdarzy się, bo nie ma zapisanego w RPO. Panie burmistrzu, no, ale RPO to są... spokojnie, negocjacje, ale jeszcze... Zakończone wczoraj, pan burmistrz na bieżąco. Panie Bronkowski, dziękujemy za ten elegancki, uśmiechnięty pan, tylko wykonstruował. No bo czas naszej debaty dobiega końca, pozostało jeszcze niewiele, tyle by mogli panowie bezpośrednio zwrócić się do mieszkańców, do swoich wyborców. Po półtorej minuty każdy zaczniemy od pana Marka Bronkowskiego. Szanowni Państwo, mieszkańcy Sandomierza, nazywam się Marek Bronkowski i kandyduję na urząd burmistrza z własnego komitetu wyborczego Samorząd Razem. Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe i samorządowe. W swoim programie stawiam przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy. Wprowadzę ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Sandomierz musi stać się miastem przyjaznym przede wszystkim dla nas, dla mieszkańców. Sandomierzanie nie powinni płacić za miejsca parkingowe. Konieczna jest rewitalizacja Parku Miejskiego.
Lasu 3 Maja, budowa dworca autobusowego. Nasze drogi, chodniki wymagają poprawy. Utworzę jednostkę, która zadba o wygląd całego miasta. Szczególnie dla mnie ważna jest edukacja. Nasze dzieci powinny uczyć się w przyjaznych szkołach, korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Konieczne jest utworzenie żłobka oraz zespołu szkół specjalnych. Sandomierz powinien tętnić życiem kulturalnym. Bardzo mi zależy na włączeniu państwa w kształtowanie procesów rozwoju naszego miasta poprzez budżet obywatelski, inicjatywy lokalne, konsultacje społeczne. Musimy rozmawiać, debatować, wspólnie podejmować decyzje. Proszę o oddanie głosu na moją osobę. Razem zbudujemy nową jakość Sandomierza. Mówił Marek Bronkowski. Szanowni Sandomierzanie, Sandomierz jest miastem królewskim, zakorzenionym w 1000 lat historii państwa polskiego. Sandomierzanie wielokrotnie udowadniali, że stać ich na wielką ofiarę dla dobra wspólnego, ale i wykazali się talentami działalności gospodarczej. Nawiązanie do tych wartości jest wielką szansą dla nas, ale i zobowiązaniem. Pamiętajmy o tym w chwilach trudnych decyzji, sporów i waśni. Kłótnie wokół bramy opatowskiej, podziemnej trasy turystycznej, czy obsadzenia stanowiska dyrektora Muzeum Okręgowego. Przeglądaj. Tak mozolnie budowany dobry wizerunek Sandomierza. Działanie na rzecz rozwoju Sandomierza należy włączyć wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne, związki i stowarzyszenia, organizacji kościelnej i parafialnej, przedstawicieli świata nauki, szkolnictwa, kultury, sportu, samorządy wszystkich szczebli. Tylko wspólnie wysiłek, wzajemne zaufanie, działalności publicznej, jasno wyznaczony cel naszych działań. To są podpisy, to nie podpisy. Kandyduję na urząd burmistrza miasta Sandomierza i przedstawiam państwu kandydatów z Rady Miasta Sandomierza i Rady Powiatu Sandomierskiego z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Są wśród nas ludzie różnych zawodów, doświadczeń życiowych, w różnym wieku, ale łączy nas idea pracy na rzecz dobra wspólnego, idea sprawiedliwości społecznej, troska o najmłodszych i najsłabszych. Jesteśmy otwarci na innych ludzi, gotowi do współpracy z każdym, do budowania lepszej przyszłości. Chcemy łączyć mieszkańców w pracy na rzecz rozwoju Sandomierza i ziemi sandomierskiej. Ten rozwój powinien być zrównoważony i przynoszący korzyści wszystkim mieszkańcom. Obciążenia podatkowe, koszty utrzymania w obszarach rzeczy, na które ma wpływ samorząd, powinny być szczególnie kontrolowane. I należy ciągle poszukiwać... Ale takie rozkładane jest, Sandomierzanie. Kandyduję na burmistrza Sandomierza, ponieważ wiem, że w naszej wspólnocie mieszkańców tkwi wielki potencjał, który chcę wspólnie wykorzystywać dla naszego wspólnego dobra. Jestem dumny, że po 12 latach mojego burmistrzowania z państwa wyboru widzimy, jak Sandomierz wypiękniał i jak się rozwija. Pozyskałem na Sandomierza ogromne dotacje z funduszy unijnych i rządowych. Miasto jest świetnie oceniane w ogólnopolskich konkursach. W pierwszym ogólnopolskim plebiscycie w 2013 roku zostałem wybrany burmistrzem roku, a tytuł lidera samorządności otrzymało miasto za lata 2013, właśnie z Ojca Świętokrzyskiego. Oddałem Sandomierzowi serce, fachowość, kreatywność, wielkie doświadczenie. Jako skuteczny, dobry gospodarz byłem inicjatorem i realizatorem wszystkich inwestycji i przedsięwzięć. To są moje pomysły. Piszczele, stadion, bulwar Piłsudskiego, most. Generują moje tylko dokonania koszty. Są widoczne w całym mieście. Wiem, jak pozyskać jego środki unijne i gwarantuję, że z funduszy na lata 2014-2020 Sandomierz otrzyma znaczne kwoty. Postawcie państwo na sprawdzonego gospodarza, moje doświadczenie, wiedzę i miłość do tego miasta. Wierzę we wspaniałą przyszłość królewskiego miasta Sandomierza, którą razem wspólnie stworzymy. Kończymy naszą... Panu już dziękujemy, panie Borowski, dziękujemy z serca za wszystko, za demokrację, jaką pan tu zaprowadził. Marek Bronkowski z Komitetu Wyborczego Samorząd Razem i Krzysztof Szatan z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo za uwagę. Byliśmy dzisiaj w Sandomierzu, a w poniedziałek w naszym studiu, studiu Gram przy Radiowej 4, zmierzą się kandydaci na stanowisko prezydenta Skarżyska Kamiennej. Już teraz zapraszamy Małgorzata Pirosz i Bartłomiej Zapala. Do usłyszenia.